Cześć Wam, oto Mazda CX-3 2.0 benzyna, 150 koni, 2017 rok. Żeby było fajniej to jeszcze automat 4x4 i najpiękniejszy kolor, czyli Soul Red. Auto pochodzi z Kanady, ma mały przebieg, tylko 38 tysięcy km. Chciałem Wam dzisiaj opowiedzieć, dlaczego uważam, że jest to jedna z fajniejszych opcji zakupowych, jeżeli chodzi o kwoty 60 000 do 80 tysięcy zł, i jeżeli chodzi o właśnie, czy hatchbacka miejskiego, czy takiego podniesionego hedgebacka, czyli crossovera miejskiego. Jeżeli chodzi o przedział cenowy, o którym wspomniałem, czyli 60, 80 tysięcy złotych, to powiedzmy, że tak do 65 tysięcy złotych to trafimy na autko z USA albo z Kanady, które będzie no, po sporych przejściach, jeżeli chodzi o ten rocznik 2017 powyżej, tak do 70, powiedzmy 5. Trafimy już coś fajnego. Też będzie z USA albo z Kanady, bo to jest rzadka konfiguracja. Ale będzie już po mniejszej stuczce, tak jak właśnie ten. Był tylko lekko błotnik zagnieciony, maska, reflektor przetrącony i w zasadzie to tyle. Zostało to wszystko ładnie naprawione. Dalej, jeżeli chcemy egzemplarz z Polski, no to musimy się szykować na okolice 80, nawet 85 tysięcy złotych. I też będziemy mieli postuczkowy samochód, no tylko, że będzie z naszego polskiego salonu. Przejdźmy teraz, może do. Aha, chciałem Wam powiedzieć, dlaczego właśnie uważam, że to jest fajna opcja. Yy, zaczniemy od silnika. Sorry, za moje operowanie tutaj. Gimbalem operuje zupełnie w drugą stronę niż potrzeba. Postaram się otworzyć maskę jedną ręką, co też będzie trudne. Chwilę w którą to... A, w tą stronę. OK. Jestem początkującym youtuberem, także zobaczcie. Na chwilę popatrzycie na dach, a ja sobie otworzę maskę. Ok. Mamy tutaj tą dwulitrówkę 150 koni, Fajny silnik. Japończycy naprawdę te, te silniki dopracowali, dopracowują nadal, i zauważcie teraz, że większość takich crossoverów, hatchbacków ma silniki jednolitrowe czy tam 1,2. No, wiadomo, chodzi o tą ekologię. A Mazda 2 litrówkę w 2017. Zresztą później tak samo wrzuca i się tam nie pierdzieli. Jeśli chodzi o ten silnik, to nie ma z nim żadnych problemów tylko wymieniać olej i on znaczy jedyny problem jaki z nim jest że on się w ogóle nie chce psuć i, i w zasadzie spalanie też ma małe bo 6,5 do 8,5 litra pewnie średnio około 7,5 można można osiągnąć przy dwulitrowym silniku to jest fajnie myślę dynamika też jest okej okay. on, on nie wgniata w fotel no bo wiadomo moment benzyny nie jest jakiś tam bardzo wysoki ale mocy mu naprawdę nie brakuje i w górach i na autostradzie Wszędzie daje sobie radę. Jeszcze wam powiem o skrzyni, która tutaj w tym aucie też jest automatyczna, klasyczna, prosta, sześciobiegowa. Nie pamiętam nazwy. Znaczy, pamiętam, to jest chyba SDA coś tam, SDAE EWH 40. Bodajże. Taka jest skomplikowana nazwa. Eee, bardzo dobra. Eee, lubi sobie czasem. Jak jedziemy, jak jedziemy powoli, chcemy delikatnie dodać gazu. Bo ona lubi sobie czasem przeciągnąć te obroty, jakby wejść w taką bardziej sportową charakterystykę. No tak po prostu ma, ale płynnie zmienia wszystko. Wszystkie biegi fajnie to działa. Mamy tutaj 4 na 4 które sprawia też, że, że tym autem się jeździ bardziej tak jako jak hatchbackiem sportowym niż, niż suwem. Przejdziemy sobie teraz do wnętrza. Tyk, tyk, tyk. I mostu poprowadzę. Tak to wygląda. Fotele są bardzo miękkie, szerokie, z przodu jest dużo miejsca, z tyłu wszyscy narzekają, że jest mało miejsca, ale zaraz Wam pokażę, że nie jest aż, aż tak tragicznie. Wszystko tutaj dobrze wygląda. Tutaj zobaczcie, jest taki taki łuk, taki sportowy. Daje wrażenie takiej takiej agresywności trochę tutaj jakaś skórka tutaj plastiki normalnie ale to jest raczej raczej dobrej jakości nie wiem ergonomia też jest na dobrym poziomie no nie ma się za bardzo czego tutaj tak czepić ja widziałem testy innych youtuberów że tam naciskają gdzieś tam coś o porosze plastik plastik no nie jest to nie wiem Lexus Mercedes ale ale niezawodnością na pewno im dorównuje zwłaszcza że to auto w tych testach Adac, czy tam Adak, nie wiem jak to się mówi, eee, zawsze miało wysoką pozycję. Kiedyś widziałem nawet na czwartym miejscu, chyba było właśnie w rocznikach 2.16, 2.19, na czwartej pozycji, jeśli chodzi o niezawodność. No i kontrowersyjny tył, bo wszyscy mówią, że tutaj jest tak mało miejsca i jest tak ciasno. Ja mam 1,75 m, no więc nie jestem za wysoki, ale pokażę Wam, jak to wygląda, jak wsiądę. Pyk-pyk-pyk. Pik, pik. No. Tyle. Mam jeszcze miejsca. Jeżeli bym miał 1,85 m, to bym miał już tu mało miejsca. Ale jeszcze ja wszędzie mieszczę, bo jestem kompaktowy. Bagażnik. Tak, zobaczcie, tył też jest ładny. Fajny jest. 3 All Wheel Drive. Bagażnik. I teraz zaskoczenie o, jakaś koninka zapachowa jak się tak otworzy bagażnik to on wygląda na bardzo mały, no bo jest w sumie, ale nie wiem po co, jest tutaj ta niepotrzebna półka, o i teraz to jest bagażnik, teraz to jest normalny pełnoprawny bagażnik, gdzie coś tam możemy zapakować nawet, nie wiem po co jest ta półka, naprawdę jak ona jest włożona to tu nie wiem, zakupy tylko możemy przewieźć, czy coś ciekawego jeszcze o tym aucie? A chyba tyle. Mam do Was jeszcze dwie takie sprawy. Pierwsze, żebyście zasubskrybowali mój kanał i polajkowali, bo dla młodego twórcy to jest ważne. Będę wrzucał więcej filmików i z takich aut dla ludzi, czyli takich do powiedzmy 40 tysięcy złotych, dla Polaków bardziej. Bo jak wiemy, średnia wieku auta w Polsce to jest 15 lat, więc, więc tak naprawdę auto z 2007 roku jest średnim autem dla Polaka. Przykro to jest, no ale niestety tak jest. I druga sprawa, jeżeli macie jakieś przemyślenia co do tej Mazdy CX3, to dajcie znać w komentarzu. Mam na tyle mało subskrybentów, znaczy, przepraszam, już mam ponad 100, że na pewno wam odpiszę. I sobie porozmawiamy. Także tyle. Trzymajcie się, cześć.